Dzisiaj będziemy omawiać siódmy, ostatni z listów, jakie Jezus skierował do kościołów w prowincji Azja. One są zapisane w Księdze Objawienia w rozdziale 2 i 3. Jeśli pamiętacie, to na początku naszych rozważań wspomniałem o kilku wspólnych cechach tych kościołów, czy też wspólnych cechach listów, jakie Jezus skieruje do kościołów. I chciałbym je dzisiaj przypomnieć na zakończenie. 7 rzeczy, które są wspólne i które tak pozwalają nam spojrzeć we właściwym kontekście na to przesłanie, jakie Jezus kieruje poprzez te listy do Kościoła, a zatem do nas, do każdego z nas. Pierwszy ten wspólny element jest taki, iż Jezus każdy z tych kościołów uważa za swój. Co w kontekście choćby słów, jakie przeczytamy na temat kościoła w Laodycei, czy czytaliśmy o kościele w Tiatyrze, w Sardes. No, jest dosyć zdumiewające, że Jezus nadal uważa ten kościół za swój i mówi, to jest mój kościół. Biorę za ten kościół odpowiedzialność. Macie jakieś pretensje do tego kościoła? Możecie się zgłosić do mnie, to jest mój kościół. Czyli innymi słowy, Jezus naprawdę bierze odpowiedzialność za 2000 lat historii Kościoła. Jeśli się przyjrzymy temu, co działo się w Kościele na przestrzeni dziejów, działo się wiele dobrych rzeczy, ale działo się też wiele złych rzeczy. Dokładnie tak jak w tych listach. Były dobre rzeczy i były złe rzeczy. Ale Jezus bierze odpowiedzialność za to i mówi, to jest mój Kościół. Co więcej, Jezus kocha każdy z tych kościołów. Otacza je troską i zależy mu na ich dobru. Jest ogromnie wyrozumiały i cierpliwy, choć nie przymyka oka na błędy i wypaczenia. I żeby lepiej zrozumieć właśnie postawę Jezusa, to chciałem przytoczyć psalm 103 na początek. On też rzuci nam dobre światło na list do Laodycei. Bo jest to dosyć surowy list. Jedyny list, którym Jezus właściwie nie ma za co pochwalić Kościoła. I ten Kościół jest jakby najbliżej tego, żeby przestać być Kościołem Jezusa Chrystusa, bo tak naprawdę Jezus jest za drzwiami. To jest Jego Kościół, ale Jezus jest za drzwiami. W swoim własnym Kościele jest za drzwiami. Ale oto te słowa, psalm 103 od 8 do 14 wersetu. Piękne słowa, bo one pozwalają nam zrozumieć lepiej, dlaczego Jezus jest taki, jaki jest. Dlaczego kocha te tak bardzo niedoskonałe kościoły? Dlaczego kocha tak bardzo niedoskonałych ludzi jak my? Psalm 103 od 8 do 14 wersetu. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Wiecie, dlaczego ludzie są w piekle? Nie było w ich sercach ani odrobiny bojaźni Pańskiej. Wiecie, co jest? Droga do piekła jest usłana właśnie arogancją, brakiem bojaźni Pańskiej. Tej czci dla Boga. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Nie ma mowy o łasce bez kontekstu bojaźni Pańskiej. Żeby przyjąć łaskę, ja muszę uznać wielkość Pana i swoją małość, Jego majestat i swoją kruchość, Jego świętość i swoją grzeszność. I z czcią i pokorą przychodzę do Niego i mówię, Panie, zmiłuj się nade mną grzesznym. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochy. Bóg wie, z jakiej gliny nas wlepił. Bóg wie, jakie spustoszenie grzech poczynił w naszym życiu. Dlatego jest cierpliwy, jest łaskawy, jest miłosierny, jest dobry. Ale jest Bogiem. Jest świętym Bogiem. I po śmierci jest nie tylko niebo, ale jest tylko piekło. I o tym Jezus również chce mówić do swojego Kościoła. I w tych listach wyraźnie o tym mówi. Widzimy też kolejną cechę wspólną tych kościołów. Duch Święty jest obecny w każdym z nich i przemawia do nich. To jest niezwykłe, ale też to jest wielka odpowiedzialność, gdy Duch Święty przemawia do mnie.
Spróbujmy sobie wyobrazić, gdybyśmy byli kościołem w Laodycei. Spróbujmy dzisiaj się wczuć w tych ludzi. Dostają list od Jezusa. I co tam czytają? Zaraz zobaczymy. Ale spróbujmy się w to wczuć. Jezus mówi, Duch do was mówi, Duch Święty do was mówi. Nie zatwardzajcie swojego serca. Dalej, w każdym z tych kościołów można zostać zwycięzcą, czyli dojrzałym, pełnym wiary i ducha chrześcijaninem. To jest zdumiewające, jak wielki jest potencjał łaski Bożej. Jak wiele zależy od naszych indywidualnych decyzji. Kościół może być taki lub inny, ale jeśli ja będę podejmował dobre decyzje, zostanę zwycięzcą. Jak już wspomniałem, są to też kościoły lokalne. To jest bardzo ważna zasada. To, że kościołowi za rogiem nie idzie najlepiej, to nie znaczy, że nam musi iść też równie źle. To, że kościołowi za rogiem idzie świetnie, to nie znaczy, że nam będzie szło świetnie. Od nas, od wypadkowej naszej decyzji każdego z nas zależy to, jaki kościół będziemy tworzyć. Kościół nie powstaje po prostu od tak. To nie jest jakiś dar z nieba, który spada i jest. Kościół składa się z naszych decyzji, codziennie podejmowanych. I jak już wspominałem nieco o tym, Jezus patrzy na swój kościół z perspektywy eschatologicznej. Wielokrotnie odwołuje się do drugiego przyjścia. I chce, żebyśmy spojrzeli na nasze życie nie w kontekście tu i teraz, ale w kontekście tego, gdzie spędzimy wieczność. Gdzie nasi bliscy spędzą wieczność. Gdzie nasze dzieci spędzą wieczność. Gdzie nasi sąsiedzi spędzą wieczność. Bo kiedyś powróci Pan Wszechświata, kiedyś powróci Pan Kościoła i dokona rozliczenia. I to Jezus chce uświadomić swojemu Kościołowi. Ale też nie porównuje tych kościołów ze sobą. Znacie to takie klasyczne wytłumaczenie, które spotykamy na ewangelizacjach. Nie jestem taki zły. Są gorsi ode mnie. Może są, ale skąd wiesz, że są gorsi? Może w oczach Bożych Ty jesteś najgorszy, może w oczach Bożych ja jestem najgorszy. Tego nie wiemy, ale często się tak tłumaczymy. Są gorsi ode mnie. Jezus nie porównuje tych kościołów i nie mówi, słuchajcie, nie martwcie się, są gorsze kościoły od waszego. On wskazuje na siebie, na swoje słowo, na ten ideał, jaki miał w zamyśle, gdy powoływał kościół i zachęca każdy z kościołów i mobilizuje każdy z kościołów lokalnych, w tym i nasz, byśmy dążyli do tego ideału. Byśmy stale wzrastali, stale się rozwijali. Co ciekawe, wbrew temu, co my często robimy lub chcemy zrobić, Jezus nie zachęca do opuszczenia któregokolwiek z tych kościołów. Ale wzywa do opamiętania, jeśli to konieczne, i do życia w pełni oddanego Ewangelii. Gdyż istotą naszego życia nie jest to, czy będziemy w tym, czy w innym kościele. Mam dla Ciebie złą nowinę. Niezależnie od tego, w jakim kościele będziesz, będziesz tam w dalszym ciągu sobą. Przynależność do tego czy innego kościoła nie odmieni nas. Odmienić nas może tylko łaska Boża i dobre decyzje, jakie będziemy podejmować. Szereg dobrych decyzji. Długi szereg dobrych decyzji. Dlatego Jezus, wiedząc o tym, zaleca inne rozwiązanie i mówi, zamiast szukać idealnego kościoła, który będzie Ci pod każdym względem odpowiadał, zmień swój sposób myślenia. Dlaczego to jest ważne? Bo taka postawa przekłada się potem na inne relacje. W małżeństwie mi się nie układa, w związku z tym poszukam sobie bardziej odpowiedniego partnera lub partnerki. Niektórzy całe życie szukają. Niektórzy nawet ponownie poślubiają tego, z którym się już wcześniej rozwiedli. Dochodzą do 10 małżeństw. Albo i więcej. Są tacy fachowcy od relacji. Ktoś inny ciągle szuka doskonałej pracy. W tej szef jest nie taki, w tej płaca jest nie taka, do tej mam za daleko. Tu mam niewłaściwe warunki, a tu są koledzy nie tacy.
Ale bardzo często okazuje się, że problem nie tkwi w naszych okolicznościach, ale w naszej postawie. I to Jezus stara się uświadomić swojemu Kościołowi. Zamiast tworzyć rankingi Kościołów, zamiast porównywać Kościoły ze sobą, zamiast wynosić się nad inne Kościoły, spójrzcie na Jezusa. Słuchajcie się w Jego Słowo. Upodabniajcie się do Niego. Bo to jest jedyna droga, jaką On nam wskazuje. I chciałbym, żebyśmy, kiedy będziemy rozważać ten ostatni list, mieli właśnie na uwadze ten kontekst. Kontekst Jezusa, który kocha swój Kościół. Kocha każdego z nas. I chce nas zmieniać. I chce, żebyśmy dociągali do Jego pełni, do Jego doskonałości. A teraz parę słów o Laodycei. To było duże i bogate miasto przemysłowo-handlowe. Należało do jednych z najbogatszych w starożytności. Było tak dumne ze swego bogactwa, że gdy ten rejon nawiedziło trzęsienie ziemi i inne miasta przyjmowały pomoc od cesarza rzymskiego, Laodycea powiedziała: my sobie sami poradzimy. Ciekawe w Laodycei było to, że wodę Laodycea czerpała aż z Hierapolis, oddalonego 6 km, i ta woda pitna docierała takim akweduktem. W Hierapolis wybiło źródło gorącej wody. Zanim ta woda dotarła do Laodycei tym akweduktem, była już letnia. Mogli czerpać wodę z pobliskiej rzeki, ale oni chcieli mieć wodę z gorącego źródła i chcieli mieć ten akwedukt. No i tak tą wodę doprowadzali. I za chwilę, jak będziemy omawiać list, to zobaczymy, że to ma bardzo istotne znaczenie dla zrozumienia tego, co Jezus chce przekazać Laodycei. Laodycea też słynęła na całym świecie z przemysłu włókienniczego i odzieżowego oraz ze szkoły farmakologicznej, która specjalizowała się w leczeniu oczu i uszu i produkowano tam specjalną maść na oczy. Także już, jeśli znacie trochę kontekst, za chwilę przeczytamy list do Laodycei, to zobaczycie, że Jezus, gdy próbuje dotrzeć do nas, nie używa przykładów z kosmosu, ale posługuje się przykładami z naszego życia. Czymś, do czego możemy się odnieść, czymś, co możemy zrozumieć. Kościół w Laodycei miał bardzo bliski związek z Kościołem w Kolosach i Hierapolis. Te miasta były blisko siebie, one tak współdziałały. Takie trochę trójmiasto, Gdańsk, Sopot i Gdynia. I gdy Paweł pisał list do Kolosan, w rozdziale 2, wersecie 1 tego listu napisał, że toczy bój, wielki bój również za Laodyceę. Czyli w tym czasie Laodycea już istniała i tak jak inne kościoły w tym rejonie, zapewne powstała w wyniku przebudzenia, do jakiego doszło w Efezie. Dalej czytamy w liście do Kolosan w rozdziale 4, wersecie 13, że Epafras, który przybył do Kolosów i tam głosił Ewangelię i był jakby wysłannikiem Pawła, ponosił również wielki trud za Laodyceę. A w wersecie 16 Paweł pisze, że list, który skierował do Kolosan, powinien być też przeczytany w Laodycei. A ten, który wysłał do Laodycei, powinien być przeczytany w Kolosach. Nie zachował się list do Laodycei, choć niektórzy uważają, że mógł to być list do Efezjan, który był takim obiegowym listem. Ale to są tylko domysły. Jedno jest pewne, że Laodycea w szczególny sposób miała przejąć się listem Pawła do Kolosan. I w rozdziale 1, wersecie 6 tego listu Paweł pisze, że poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. I potem pisze o wielkim zbawieniu w Chrystusie, o przebaczeniu, o odkupieniu, o tym, czego dla nas Chrystus dokonał. Pisze o tym właśnie, że jedynie z łaski. Ale ukazuje też Chrystusa jako wielkiego Pana i głowę Kościoła. Pan Wszechświata, Pan Stworzenia, Pan Kościoła. Jeśli pomyślimy o tym, że teraz, kilkadziesiąt lat później, ten Pan za drzwiami tego Kościoła, coś niedobrego wydarzyło się przez tych kilkadziesiąt lat. Wreszcie w liście do Kolosan, w rozdziale 3, od 1 do 4 wersetu, chciałbym je przytoczyć, bo niech one posłużą nam też jako takie wprowadzenie do listu do Laodycei, który Jezus później skierował do tego Kościoła. List do Kolosan, rozdział 3, werset 1 i 4. Od 1 do 4. Oto jak na co dzień mieli żyć członkowie Kościoła w Laodycei, nie tylko w Kolosach. Oczywiście to dotyczy każdego z nas.
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Życie całkowicie chrystocentryczne. Życie, w którym Chrystus jest absolutnym centrum, jest wszystkim. Życie, którego życiem jest Chrystus. Nie ma życia poza Chrystusem. I oto mija kilkadziesiąt lat. Chrystus nieśmiało puka do drzwi swojego własnego kościoła. Pyta, przepraszam, czy mógłbym wstąpić? Patrzcie, jak daleko i jak szybko można odejść od prawdy Ewangelii. Jak zwodnicze jest nasze serce. Ci ludzie czytali te słowa. Paweł zalecił, by czytali te słowa. Nagle okazuje się, że gdzieś to wszystko wyparowało. Teraz przeczytajmy list do Laodycei, do kościoła w Laodycei. To jest Księga Apokalipsy, objawienia Jana, rozdział 3, od 14 wersetu. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, zamierzam cię wypluć z moich ust. Chociaż mówisz, że jestem bogaty oraz wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił. Białe szaty, abyś się ubrał i aby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Oraz maść dla namaszczenia swoich oczu, abyś widział. Ja tych wszystkich, których miłuję, upominam i karcę. Bądź gorliwy i nawróć. To stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, podobnie jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościoła. Wyobraźcie sobie teraz nabożeństwo, na którym pastor odczytuje list od samego Jezusa do Kościoła. Członkowie Kościoła przyszli, usiedli, są przekonani, że niczego im nie brakuje, że mają wszystko, że mają wspaniały Kościół, że są cudowni, że są niezwykli. Niestety tak jest, że w wielu miejscach na świecie właśnie z takim przeświadczeniem chrześcijanie dzisiaj się gromadzą. Żadnych braków, żadnych potrzeb, wszystko jest wspaniale i cudownie. Nagle dociera list. Dowiadują się, że są nędzni, pożałowania godni, biedni, ślepi i nadzy. Dowiadują się, że gdy Jezus patrzy na to, co robią, to robi mu się niedobrze. Bo takie jest znaczenie tej letniości. W tamtych czasach letnia woda była używana przez lekarzy też na powodowanie wymiotów w Persji. A! To są bardzo mocne słowa. Zaczyna od tego, że przedstawia siebie jako Amen. To jest też gra słów, bo w Laodycei czczono Boga Amen. To się nazywał Men. Amen. Ja jestem prawdziwym Bogiem. Jestem Bożą pieczęcią, jak mawiali rabini. Ja jestem niezawodny, mocny, wierny i prawdziwy. Ja jestem Boże tak. Ja jestem koniec wszystkiego. Ja jestem miarą wszystkiego. Ja jestem Amen. Nie podejmuję żadnych negocjacji. Ja jestem Amen. Ja jestem tym absolutnym wzorcem. Jezus jakby zaczyna od końca. My nasze modlitwy kończymy Amen. On swój list zaczyna od Amen. Mówi, Kościele, Amen zostało już wypowiedziane. Teraz musicie się dostosować do tego Amen. Nie ma już miejsca, żeby coś wsadzić przed to Amen. Jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. To, co mówię, wypływa z mojej wierności i jest prawdą. I znowu nie próbujcie tego poddawać negocjacjom, polemizować ze mną. Przyjmijcie to słowo, które kieruję do was. Zmieńcie swój sposób myślenia. Jezus mówi, jestem też początkiem stworzenia Bożego.
zarówno w starym, jak i nowym stworzeniu wszystko zaczyna się od Jezusa. Jezus jest źródłem wszelkiego stworzenia. Jezus jest źródłem wszechświata, ale Jezus jest też źródłem odkupienia i nowej duchowej rzeczywistości, do której Bóg nas zwraca. On jest wszystkim. Jezus jest Amen, jest początkiem i jest źródłem. I Laodycea dziś to wszystko zagubiła. Miała swoje Amen przez małe A i sama stała się własnym źródłem. I ciekawe jest to, że gdy słyszy się o Laodycei, to często w dzisiejszych kręgach w chrześcijaństwie Laodycea jest kojarzona z nowoczesnością. Słyszy się takie opinie, jak zbór jest nowoczesny, to na pewno jest laodycejski. Ale to nie jest prawda. To nie ma nic wspólnego z formami, jakie przyjmujemy. Inni mówią, jak zbór będzie duży, to będzie laodycejski. Bo Jezus nie mówi tutaj nic o wielkości tego zboru, o liczebności członków. Nie wiemy, czy to był duży, czy mały zbór. Laodycejskość jest związana z postawą. Laodycejski może być nowoczesny zbór, ale może być też bardzo tradycyjny zbór. Laodycejski może być wielki zbór, ale może też być mała społeczność, grupa domowa. Ja sam mogę być laodycejczykiem. Bo chodzi tutaj o postawę. Tak naprawdę, jeżeli byśmy się przyjrzeli dokładnie temu, o co Jezusowi chodzi, to zobaczylibyśmy, że Laodycea to jest Kościół, i to was może zaskoczyć, bez łaski. Niektórzy kojarzą wręcz laodycejskość z łaską. To jest chyba największy błąd. Wydaje mi się, że jak będziemy mówić o łasce, to staniemy się laodycejscy. Ale to nie jest prawda. Wręcz przeciwnie. Laodycea oznacza, iż nie rozumiemy łaski Bożej. Kościół, który jest laodycejski, to ten, który nie rozumie łaski Bożej. Mają w swojej terminologii, ale jej nie rozumie. I skąd możemy wnioskować, iż Kościół w Laodycei nie rozumiał łaski Bożej? Z tego, co sam mówił o sobie. Jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Całkowicie błędne mniemanie o sobie. Całkowite zaprzeczenie przesłania łaski. Jeżeli wydaje mi się, że niczego nie potrzebuję, że sam już coś osiągnąłem, że sam coś wiem, że sam coś znaczę, że mam własne bogactwa i potrafię radzić sobie sam, to jestem laodycejczykiem, który nie rozumie Bożej łaski. Biblia mówi wyraźnie, że jesteśmy pod łaską. List do Rzymian, rozdział 6, werset 14. W rozdziale 5, wersecie 2 czytamy, że stoimy w łasce. Dynamiką pierwszego kościoła była łaska. Jan mówi, z jego pełni wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską. To jest rozdział 1, werset 16 jego Ewangelii. Gdy Barnaba dotarł do Antiochii w Dziejach Apostolskich 11:23 i zachwycił się tym, co się tam dzieje, wielkim duchowym przebudzeniem i poruszeniem, które zrodziło jeden z największych ruchów misyjnych w historii chrześcijaństwa. Ruch misyjny, z którego wywodził się też zbór w Laodycei, bo Paweł wyjechał właśnie z Antiochii. Gdy więc Barnaba dotarł do Antiochii, zobaczył łaskę Bożą w działaniu. Zobaczył ludzi, którzy zrozumieli, że są grzesznikami i wszystko, co mają dzięki Chrystusowi. Zobaczył ludzi, którzy zrozumieli, iż Chrystus jest wielki, potężny, jest Zbawicielem, Odkupicielem i Jemu tylko jest należna chwała i cześć. Zobaczył ludzi, którzy są od mocy w duchu, ale którzy posiedli Królestwo Niebios. Zobaczył słabych, biednych. Zobaczył tych, którzy nie polegali na własnej sile, ale pokładali całą swoją ufność w Bogu. Zobaczył tych, którzy pałali wdzięcznością do Boga. Którzy trwali przed Panem w tej pełnej wdzięczności, bojaźni i czci dla Jego imienia, dla tego, co On uczynił. Którzy z drżeniem w głosie mówili o tym, jak wielki jest Bóg, jak wielkie zbawienie dla nich przygotował. Którzy wychodzili i mówili innym o tym wielkim zbawieniu. To wszystko tam zobaczył. Zobaczył zbór, w którym łaska Boża działała. W którym łaska, przesłanie łaski Bożej przełamywało bariery międzyludzkie. Doprowadzało do pojednania między nacjami. Do pojednania w małżeństwach, w rodzinach. A gdy Paweł opuszczał ostatecznie rejon, to była również Laodycea i spotkał się ze starszymi efeskimi w Milecie, powiedział do nich, że porusza ich słowo łaski Pana. Przesłaniu o łasce Bożej, które ma moc zbudować. Temu przesłaniu ich pouczył, powierzył, powiedział, jeżeli chcecie zbudować trwały Kościół,
który będzie tętnił życiem, to musicie oprzeć się na Bożej łasce. Na tym, co jest niezasłużone. Na tym, co macie darmo od Boga. Na tym, co tylko i wyłącznie będzie w stanie nauczyć was, byście się wyrzekli bezbożności i światowych porządliwości, bo łaska jest właśnie tym najlepszym nauczycielem. Łaska nas uczy. A Laodycea doszła do wniosku, że już nie musi się niczego uczyć. Wszystko. Nie musi słuchać głosu Ducha Bożego. Nie musi się zmieniać. Nie musi wzrastać. Osiągnęli już pułap, jaki mieli osiągnąć. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, w wersecie 29 czytamy też o tym, że jest duch łaski. Znieważenie ducha łaski ciąga za sobą gniew Boży. Ten duch łaski właśnie przemawia do kościołów. Łaska zawsze ukazuje nam wspaniałego, cudownego, kochającego i świętego Boga. Ale ukazuje nam też naszą grzeszność, małość i bezradność i całkowitą zależność od tegoż Boga. Codziennie, jak żebracy, jak głodujący, przychodzimy do Boga i mówimy: Panie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Obdarz mnie siłą, obdarz mnie nadzieją, obdarz mnie mocą. Wspomóż mnie. To przesłanie zostało gdzieś zagubione w Laodycei. I ten kościół stał się letni. Jezus mówi: wolałbym, żebyście byli albo gorący, albo zimni. I tu nie chodzi o to, żebyście byli zimni duchowo, bo oczywiście Jezus nie chciał zamienić złego na jeszcze gorsze. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że woda gorąca nas rozgrzewa, a zimna chłodzi, a letnia powoduje torsję. Jest taka nijaka. I o to właśnie Jezusowi chodziło. Że ten kościół był dla niego nijaki. Brak jakiejkolwiek wyrazistości duchowej. Myśleli, że są cudowni i wspaniali. Ale Jezus patrzył na nich, to mówił: z duchowego punktu widzenia nie mam o was nic dobrego do powiedzenia. Jesteście jacyś tacy byle jacy. Niczego tu się nie mogę doszukać. Nie ma jakiegoś punktu zahaczenia. Jest tak bardzo nijako, że ja wyszedłem za drzwi i nawet tego nie zauważyliście. Dzisiaj jak bardzo możemy być zapatrzeni w siebie, tak bardzo, że nie zauważamy, że Jezus jest po drugiej stronie drzwi. To jest właśnie Laodycejczyk. Laodycejczyk to jest ktoś, kto nie ma osobistej relacji z Bogiem, a relacji z samym sobą. To jest bardzo groźna postawa. To jest chrześcijaństwo, w którym Jezus jest niepotrzebny. Jezus mówi: słuchajcie, tak naprawdę jesteście nędzni, pożałowania godni, biedni, ślepi i nadzy. Bolesne słowa. Wczujmy się w tych ludzi, spróbujcie się wczuć. Jesteście w tym kościele i przyszliście na nabożeństwo i słyszycie takie słowa. I co byście zrobili, byście byli wtedy w tamtym kościele? Jezus na szczęście nie zostawia nas tylko w tym momencie. Nie przedstawia jedynie diagnozy, ale podaje również lekarstwo, wypisuje receptę. I ta recepta jest tutaj bardzo precyzyjna. Myślę, że każdy z nas był kiedyś u lekarza i dostał taką diagnozę, jakiej się nie spodziewał. Wolał dostać inną, tak? Zdarzyło się wam to kiedyś? Myśleliście: a tam, co mi tam? Tylko gdzieś coś tam mnie trochę kuje. No, żaden problem, rozruszam to. Idziesz do lekarza, lekarz cię bada i mówi: no, to długie leczenie będzie. To trzeba to i to i to robić. Rehabilitacja. Pierwsza reakcja jest jaka? O nie, tylko nie to. Myślałem, że wszystko ze mną dobrze. Myślałem, że sam sobie poradzę. Się okazuje, że jednak nie. Tak właśnie było z tym kościołem. Myśleli, że wszystko jest z nimi dobrze. Myśleli, że sami sobie poradzą. A tu się okazuje, że jednak potrzebują Jezusa. Że potrzebują Jego łaski. Potrzebują Jego pomocy. Potrzebują Jego wyciągniętej ręki. Potrzebują Jego miłości. I oto co Jezus im radzi. Jakie jest lekarstwo na laodycejskość. Na to samozadowolenie. Na to zaślepienie. Już o tym wspominałem. To jest lekarstwo na wszystkie bolączki. To jest takie ogólne lekarstwo. Tak jak witamina C, prawda? Lekarz zazwyczaj na każdą chorobę gdzieś tam wrzuca witaminę C. Opamiętanie. Zmiana sposobu myślenia. Jezus mówi: słuchajcie, musicie zmienić swój sposób myślenia. Musicie zacząć myśleć w moich kategoriach. Bo inaczej zawsze będziemy mieć konflikt. Przyjdziecie na nabożeństwo, zgromadzicie się na nabożeństwie, a ja sobie wyjdę. Za drzwi. Bo ja nie będę w takim nabożeństwie uczestniczył. Mnie wasze nabożeństwa nie interesują. Mnie interesują nabożeństwa, w których ja jestem w centrum uwagi wszystkich. Ja jestem wywyższony i wyniesiony. Moja łaska, w której wszyscy przychodzą z pokorną czcią, z wdzięcznością i czczą mnie i wywyższają. I są zadziwieni tym, co za nich uczyniłem. Jeśli chcecie mieć inne nabożeństwa, tak, po co zaraz? Wszystko wam zostawiam.
możecie sobie mieć swój kościół bez mnie. No dobrze, ale trochę konkretów, bo lekarz w tej recepcji nie daje konkrety. Punkt pierwszy tych konkretów. Zainwestuj we właściwe rzeczy. Jezus mówi, radzę ci kupić. Radzę ci kupić. Zainwestuj we właściwe rzeczy. I znowu chciałbym odwołać się tutaj do pięknego fragmentu z Księgi Izajasza z rozdziału 55, który mówi właśnie o tym, jak kupujemy. Myślę, że znacie go. Jeden raz go czytaliście. Rozdział 55, od 1 do 3 wersetu. Noże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino lewo. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Nie macie pieniędzy i o to właśnie chodzi. Lodyca była zbyt bogata, zbyt wiele jej do zaoferowania Panu Bogu. A Bóg nie ma oferty dla takich ludzi. Bóg ma ofertę dla bankrutów. Dla tych, którym nie wyszło w życiu i wiedzą o tym. Dla tych, którzy wiedzą, że konto duchowe to jest puste. Że mogą tylko przyjść i powiedzieć, Panie Boże, masz coś za darmo? Coś, na co nie zasługuje? Coś, co mi się absolutnie nie należy? Coś, czego nigdy bym nie dostał, gdybyś ty w swojej łasce i miłosierdziu mi tego dobrotliwie nie dał. Mówi, tak, mam bardzo dużo takich rzeczy dla ciebie. Całe moje serce, wszystkie bogactwa niebios, mojego syna, bawienie, życie wieczne, nadzieję, pokój, radość. Co jeszcze chcesz? Bóg powiedział do Dawida, gdybyś chciał więcej, to bym ci dał. Dlaczego sam wydarłeś? To jest właśnie Boża łaska. A mieli kupić się. Złoto w ogniu oczyszczone. O, ogień. My chcielibyśmy mieć złoto, ale nie chcielibyśmy, żeby było oczyszczone w ogniu. I to jest właśnie obraz prawdziwej wiary, która wyraża swoją całkowitą zależność od Boga i Jego łaski. Która mówi, Panie, jestem nikim, jestem niegodny. Nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Jestem całkowicie zależny od mocy Twojej krwi. Od Twojego przebaczenia. Absolutnie nie jestem równym partnerem. Dalej mieli kupić białe szaty. Laodycea była znana właśnie z białych, z przemysłu włókienniczego, odzieżowego. I białe szaty to są oczywiście szaty obmyte we krwi baranka Bożego. To są jedyne szaty, które się odziać. Jedyne szaty, jakim grzesznik w kościele może się odziać. Jeżeli przychodzę do kościoła w innych szatach, aniołowie opatrzą, powiedzą, gdzie w tych szatach przyszedł? A jeśli przychodzę do kościoła po prostu odziany w białe szaty, obmyte we krwi baranka, to wszyscy wiedzą, tak, to jest człowiek, to jest grzesznik. Przyjął przebaczenie od Boga. Jego krew Chrystusa obmyła jego grzechy. To jest ktoś, kto wyraża swoją całkowitą zależność od Boga. Wreszcie trzecia rzecz. Mają kupić maść. Przejrzeć duchowo. Przejrzeć. Jedną z najtrudniejszych dla nas chwil jest to, gdy musimy po prostu przejrzeć oczy prawdzie o sobie. Nie jesteś wspaniały, nie jesteś cudowny, jesteś pożałowania godny, ślepy, nagi i goły. Dzieją jest łaska Boża, to, że padniesz na twarz przed swoim Bogiem, przed swoim Stwórcą i powiesz tak jak ten celnik w świątyni, Panie, zmiłuj się nade mną, grzesznym. Niczego więcej do Ciebie nie oczekuję, nie będę oczekiwał, tylko całkowitej zależności od mojej łaski, od mojego miłosierdzia. Nie próbuj mi udowodnić, że jesteś kimś, bo nie jesteś kimś. Beze mnie Twoje życie nie trwałoby nawet jednej sekundy dłużej. Beze mnie Cię zobaczyłbyś nigdy nieba. Beze mnie nie miałbyś żadnej nadziei. I Paweł modlił się w liście do Efezjan. Oto, aby Duch Boży oświecił, tworzył oczy, duchowe oczy chrześcijan, by zobaczyli, jaką mają nadzieję, jakie bogactwo jest ich udziałem. Jak wielką moc ma Bóg. Zainwestuj więc we właściwe rzeczy. Prawdziwą wiarę. Prawdziwe ukrycie. Pozwól Bogu, by otworzył ci oczy. Każdy z nas ma takie dziedziny w swoim życiu, w którym jest po prostu zaślepiony. Których nie widzi. Gdy Bóg nam otwiera oczy, bardzo bolesne, ale potrzebne. To jest tak, jak lekarz otwiera nam oczy i mówi, słuchaj,
Myślałeś, że w tej dziedzinie jesteś zdrowy, ale jesteś chory i potrzebujesz operacji. To jest bardzo bolesne, ale to jest jedyną drogą do uzdrowienia. Dlatego Biblia mówi, że dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Udawajcie, że nie ma to tego, na co Bóg rzuca światło. Ale to jeszcze nie wszystko. Tym lekarstwem, kolejnym lekarstwem na tej liście, na recepcie jest uświadomienie sobie, iż Jezus nas kocha. On tu wyraźnie o tym pisze w wersecie 19. Ja tych wszystkich, których kocham, upominam i karcę. Jezus nas kocha. Ja mówię w innym miejscu, że gdyby Jezus nas nie kochał, to by zostawił nas samych sobie. Powiedział, dobra, idźcie sobie do piekła. Idźcie co chcecie ze swoim życiem. Nie obchodzi mnie to. Wasza sprawa. Chcecie tak żyć, to żyjcie. Jak przejawia się miłość rodziców do dzieci? Właśnie tak. Wychowujcie dzieci. Jak przejawia się miłość małżonków? Właśnie tak. Zachęcają się do rozwoju, do wzrostu. Naświetlają sobie często różne rzeczy, mówią, słuchaj. Jeżeli miałbym brudny sweter na plecach i przyszedł tak do zboru i chodził z tym brudnym swetrem, nikt z was by mi nie powiedział, słuchaj, pastorze, masz brudny sweter na plecach, to miałbym do was uzasadnione pretensje, że mi nie powiedzieliście. Ale często tak właśnie jest i po to mamy braci i siostry w Kościele. Nie widzimy tego, co mamy na plecach, co wszyscy inni widzą. Często najbardziej złościmy się na tych, którzy właśnie nam powiedzą o tym. Żona powie mężowi, słuchaj, chyba na twoim ulubionym garniturze na plecach masz plamę. Nie wiem, skąd ona się wzięła, a tam jest plama. Jak pójdziesz w tym garniturze na to spotkanie i będziesz chciał tam szpanować, pokazać, jak jesteś świetny, za chwilę wszyscy będą mówić tylko o plamie na plecach twojego garnituru. Nie zobaczą ani krawata, ani niczego innego. Zobaczą tylko tą plamę. Zrób coś z tą plamą. No wiadomo, jaka jest reakcja mężczyzn zazwyczaj, jak żona ośmieli się coś powiedzieć, tak? O! Dlatego Biblia mówi, że najlepiej bez słów pozyskiwać męża, ale czasami trzeba tych słów użyć. Nie za dużo, bo mężczyźni to ciężko znoszą, jak jest za dużo słów. Więc trzeba umiejętnie się posługiwać tymi słowami, ale czasami trzeba, czasami żony muszą powiedzieć swoim mężom, słuchaj, to jest świetnie. Jesteś fajny gość. Garnitur dobrze leży na tobie, ale ta plama na plecach. Musisz coś z nią zrobić. Szkoda, żeby z powodu tej plamy nikt nie widział tego, jak jesteś wspaniałym człowiekiem. Naprawdę potrafisz się dobrze ubrać, dobrać kolory, dobrać krawat do garnituru. Szkoda by było, żeby po tym spotkaniu, na którym będziesz, wszyscy o tym, że ten gość przyszedł z plamą na plecach, zamiast, żeby mówił o tym, co wniosłeś. Szkoda by tego było. Rób coś z tą plamą. Punkt trzeci. Uświadomienie sobie, że Jezus jest bardzo blisko i zrobił już wszystko, co mógł. Bo Jezus mówi, ja stoję u drzwi i Bóg już podszedł do drzwi. Nie obraził się na śmierć. Stoi przy drzwiach i puka delikatnie. Jest blisko. Nie tylko nas kocha, ale jest blisko. Mówi, jeśli usłyszysz mój głos, czyli mówi do nas. I co więcej, jest gotów wejść do naszego domu i mieć z nami bliską, głęboką społeczność, bo o tym właśnie mówi to słowo, że jak otworzycie drzwi, to wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. I wieczerza to jest ten wieczorny, główny posiłek, taki uroczysty, związany z gościnnością, ze społecznością. Nie śpieszono się przy tym posiłku, bo to nie było fast food, McDrive. Jezus mówi, nie musisz się nie bać. Przychodzę, żeby Cię potępić. Przychodzę, żeby Cię zniszczyć. Przychodzę, żeby mieć społeczność i żeby Cię zmienić. Żebyś był bardziej podobny. Czyli największe szczęście człowieka jest to, że staje się coraz bardziej podobny do Jezusa. To jest jedyne rozwiązanie naszych problemów i naszych bolączek. Będziesz bardziej podobny do Jezusa, będziesz mniej się bał. Będziesz bardziej podobny do Jezusa, będziesz mniej wybuchowy. Będziesz bardziej podobny do Jezusa, będziesz mówił mniej nierozważnych słów. Będziesz bardziej podobny do Jezusa, będziesz bardziej kochał swoją żonę, swoje dzieci. Będziesz bardziej kochała swojego męża. Będziesz bardziej podobny do Jezusa. Będziesz bardziej wrażliwy na potrzeby innych. Będziesz bardziej podobny do Jezusa. Będziesz miał więcej siły do radzenia sobie z codziennymi trudnościami. I Jezus przychodzi do nas z tą ofertą i mówi, to nic, że de facto wyprosiliście mnie za drzwi. Ja chcę wrócić. Czasami to dotyczy całego naszego życia. W tym przypadku dotyczyło całego Kościoła. Czasami dotyczy jakiejś dziedziny w naszym życiu. I Jezus mówi, zasiądziemy przy stole mojej łaski. Przy tym obfitym stole, który zastawię przed Tobą. Który już jest gotowy. Będziemy rozmawiać. Doświadczysz mojej miłości. Kieruję Tobą. To jest właśnie ten
da to kolejne lekarstwo. Uświadomienie sobie, że Jezus nie przychodzi, by nas potępić, by okazać nam swoją łaskę. Ten obraz tej uczty, tego wystawnego posiłku, on przewija się w wielu miejscach Biblii. Gdy syn marnotrawny wrócił do swojego domu, był zadziwiony tym, co ojciec dla niego była uczta. Gdy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu, o tym, jak będzie na końcu czasów, mówi o wielkiej wieczerzy. Mówi o tym, żeby na tą wielką wieczerzę zaprosić wszystkich, którzy tylko chcą. Pewni ludzie, którzy byli zaproszeni jako pierwsi, nie przyszli, uznali się za niegodnych, mieli swoje sprawy, byli zajęci już rzeczami, ludzie nie teraz. Byli samowystarczalni, byli jak Laodycea. Niepotrzebny im był Bóg, niepotrzebna była im łaska, niepotrzebna była im jakaś wieczerza, którą ktoś przygotował za darmo dla nich. Oni mieli swoje. W związku z tym gospodarz powiedział, przyprowadźcie kogo tylko znajdziecie. Chromych, ślepych, biednych, ułomnych. Wszystkich przyprowadźcie ich. Każdy nie przyjdzie. Obojętny jest kto to jest, skąd to jest, dobry czy zły, czy mu się w życiu udało, czy mu się nie udało, czy potrafi to, czy nie potrafi tamtego. Nie interesuje mnie to. Jak będą chcieli przyjść, niech przyjdą, siądą przy moim stole. Podobnie przypowieść o uczcie weselnej. Gdy król z okazji ślubu swojego syna urządza wielkie przyjęcie. I znowu nie wszyscy przyszli, ci zaproszeni nie przyszli. Jezus w tym znaczeniu król mówi, przyprowadźcie kogo tylko dacie radę. Dał się tam też ktoś, nie w szacie weselnej. I wiemy, że nie był tam mile widziany. Bo na tą ucztę można przyjść tylko na warunkach Jezusa. Tylko przez pomost Jego łaski. Przychodzę z niczym. Taka piosenka, Panie, to znowu ja w kłopotach. Dawid to rozumiał, gdy upadł. W psalmie 51 nie próbuje przedstawiać żadnych swoich zasług, ale zdaje się całkowicie na Bożą łaskę i mówi, Panie, całkowicie się Tobie zawierzam. I to jest jedyna postawa, jaką grzesznik może mieć przed świętym Bogiem. Panie, jestem grzeszny, jestem słaby, wiele nie rozumiem. Zdaję się całkowicie na Twoją łaskę. I później, kiedy Jezus powróci na ziemię w Księdze Objawienia w rozdziale 19, widzimy, że będzie weselna uczta baranka. Jest powiedziane, błogosławieni ci, którzy są zaproszeni na tę ucztę, którzy będą w niej uczestniczyć. I to, z tym właśnie Jezus do nas przychodzi. On przychodzi z obfitością, z błogosławieństwem, ze społecznością, ze swoją miłością, ze swoją łaską. Ale wiecie co? Kto ma mieć honorowe miejsce na tej uczcie? Siedział na honorowym miejscu na tej wieczerzy, jeśli Laodycea otworzy drzwi. On i tylko on. Nawet najwspanialszy pastor ani lider. Moim zadaniem jako duszpasterza jest tylko uświadamiać nam wszystkim, kto ma siedzieć w naszym kościele na honorowym miejscu. Jest Jezus. A my wszyscy, tak jak Maria, siadamy u Jego stóp i słuchamy tego, co On ma na cenie. Bo to są słowa życia. Bo te słowa dają nadzieję i moc. I tych słów potrzebujemy. I tych słów potrzebuje świat wokół nas. Drodzy przyjaciele, świat wokół nas nie potrzebuje nas bez Jezusa. Świat wokół nas potrzebuje Jezusa w nas i poprzez nas i pośród nas. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Duch mówi, ale nie wszyscy mają uszy ku słuchaniu. Ci zaś, którzy mają te uszy ku słuchaniu, muszą nauczyć się słuchać Ducha Świętego. To jest ogromnie ważne. Jak słuchać Ducha Świętego? Nie opinii ludzi, nie moich emocji, ale Ducha Świętego. A ten Duch Święty w nas, gdybyśmy dzisiaj słuchali się w to, co On mówi do nas, to usłyszelibyśmy, że On woła Abba, Ojcze! On nam przypomina, jesteś dzieckiem Bożym, umiłowanym, ukochanym. Jesteś częścią Jego rodziny, jesteś w Jego domu. Abba, Ojcze! Gdybyśmy się wsłuchali w głos Ducha, to zobaczylibyśmy, że On okazuje nam Chrystusa, że On pragnie uwielbić w nas Chrystusa i pokazać nam, jak wspaniały, jak cudowny, jak wielki, jak piękny jest Jezus. Że nie można go z niczym porównać. Gdybyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego, to zobaczylibyśmy, że On robi wszystko, co tylko może, żeby całe nasze życie zbudować wokół Chrystusa i Jego łaski. Byśmy wszyscy czyli. Jaki sens jest spotykać się w niedzielę rano? Jeżeli nie przyjdziemy tutaj z nastawieniem, to zobaczymy żywego Jezusa. I po to tu przychodzimy. Bo po co innego? Jest tyle różnych miejsc, do których można by pójść. Ciekawe programy w telewizji, które można by oglądać.
jeśli przychodzimy do Kościoła. To właśnie po to, by zobaczyć żywego Jezusa. To nie jest tylko w nas, ale jest też pośród nas, jest wywyższony. I by od tego Jezusa spłynęła na nas łaska i nadzieja i moc. Gdybyśmy potrafili słuchać się. Posłuchać tego, co zobaczylibyśmy, że krok po kroku pragnie nas uczyć Bożego Słowa. Pragnie nas prowadzić przez meandry życia. Bo sami tak często się gubimy i nie wiemy, czy mamy pójść w lewo, czy mamy pójść w prawo. Podsumowując nasze rozważania. To, o co Jezusowi chodziło, co było rozwiązaniem dla Laodycei i dla każdego innego z tych kościołów. I dla każdego kościoła, jaki kiedykolwiek istniał, istnieje i istnieć będzie. Dla każdego małżeństwa, dla każdej rodziny, dla każdej przyjaźni, dla każdego chrześcijanina, dla każdego człowieka. Jedno bardzo proste rozwiązanie. Laodycea, a zatem każdy inny, idąc jej śladem, miała po prostu pozwolić Jezusowi wśród nich należne mu miejsce. Wszystko. Jeśli Jezus zajmie właściwe mu miejsce, wszystko inne zacznie się układać. Dlaczego? Właśnie dlatego. On jest Amen. On jest Amen. Stańmy i spędźmy jeszcze trochę czasu w modlitwie, wyciszeniu przed Panem.